Łukasz Kubiński, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Minął Tydzień, czyli podsumowanie tego, co działo się w Zielonej Górze. We wtorek po świętach Wielkiej Nocy na tvzg.pl informowaliśmy m.in. o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Waszczyka. Zmiany przyjęła Rada Miasta. Zgodnie z decyzją Rady w przyszłości przy Waszczyka będą mogły powstać budynki wielorodzinne. To betonowe boisko przy Zespole Szkół Zawodowych PBO Lata Świetności ma już za sobą. Dzisiejszą uchwałą Rady Miasta na tym terenie powstanie budynek wielorodzinny. Radni zgodzili się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, ponieważ szkoła będzie mogła wybudować mieszkania dla nauczycieli i znajdzie się tam również zabudowa komercyjna. Jedyna prywatna szkoła, która jest prowadzona przez PBO, chce przede wszystkim rozbudować swoją część, gdzie będzie mogła zapewnić mieszkania dla nauczycieli, a z drugiej strony obszar przed tym budynkiem będzie zagospodarowany i powstanie tam prawdopodobnie budynek wielorodzinny z możliwością usług lokowania w parterze. Będzie to jakby ciągłość tej zabudowy, która przy ulicy Botanicznej już jest. Zmianę poparła zdecydowana większość Rady. Jak podkreśla Mirosław Bukiewicz z Platformy Obywatelskiej, to, że kolejni deweloperzy chcą inwestować w Zielonej Górze, pokazuje, że miasto ma potencjał i jest atrakcyjne. Ilość mieszkań, które są oddawane do użytku, świadczy o tym, czy miasto się rozwija, czy nie. Czyli jest potrzeba budowy mieszkań w naszym mieście. Jak zaznacza wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki, zapotrzebowanie na nowe mieszkania o wysokim standardzie z roku na rok jest coraz wyższe. Analizując chociażby porównawczo rynek Gorzowa i rynek Zielonej Góry, w Gorzowie to jest około 400 mieszkań oddawanych rocznie, w Zielonej Górze jest to 700 mieszkań i nie są to pustostany, tylko mieszkania, które są faktycznie zasiedlane. Zabudowa wielorodzinna wielu osobom kojarzy się ze ściskiem na osiedlach i brakiem miejsc parkingowych, dlatego radni z klubu prezydenta podkreślają, że będą się starać o to, aby na jedno nowe mieszkanie w nowym bloku przypadały dwa miejsca parkingowe. Wysokość budynku musi być oczywiście zachowana zgodnie z tymi budynkami, które stoją. Do tego nawet ja będę wnioskował, żeby były dwa miejsca parkingowe na mieszkanie, ponieważ tych miejsc parkingowych jest za mało, a teraz taka norma jest, że te dwa samochody są na rodzinę. Dzisiejsze zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego są wstępem do dalszych procedur związanych z realizacją inwestycji. We wtorek informowaliśmy także o wizycie w ratuszu właścicieli przedszkoli niepublicznych oraz rodziców, którzy nie zgadzają się z polityką magistratu związaną z opieką przedszkolną. Właściciele niepublicznych przedszkoli po raz kolejny z wizytą w ratuszu. Przypominamy, sporna sprawa dotacji dla placówek, które zdaniem prywatnych przedszkoli były źle naliczane przez miasto, toczy się w sądzie. Dzisiejsza wizyta związana jest, tu cytat, z nierównym traktowaniem przedszkoli publicznych i niepublicznych. Nasza wizyta spowodowana jest przede wszystkim wsparciem rodziców, dlatego że problem przedszkoli niepublicznych, a w zasadzie właścicieli przedszkoli niepublicznych, czyli odzyskania nienależnie wypłacanej dotacji, to nie jest tylko problem właścicieli, to się staje problemem rodziców. Wiceprezydent miasta podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Wioleta Haręźlak krok po kroku tłumaczy, jak w Zielonej Górze wygląda sprawa dotowania niepublicznych przedszkoli. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta przedszkola niepubliczne mogą liczyć na 75% dofinansowanie z kasy miasta. Ten warunek spełniamy, tłumaczy Haręźlak. Gdybyśmy nie wypłacali tych 75%, myślę, że wszystkie gazety, wszystkie media tylko o tym by pisały, bo rzeczywiście byłaby to sensacja. Natomiast zawsze dotrzymujemy terminów, w których musimy przekazać środki podmiotom niepublicznym, które pracują w obrębie oświaty, a nie mam tu na myśli nie tylko przedszkola, ale również żłobki niepubliczne, które również prowadzą działalność na terenie miasta. Wiceprezydent Zielonej Góry dodaje, że niepubliczne przedszkola również mogą liczyć na 100% dotację. Muszą spełnić jednak określone warunki i poczekać na wyniki trwającego w mieście naboru do przedszkoli. My w momencie, kiedy będziemy organizowali konklawę dotyczące wyników naboru na nowy rok szkolny dla przedszkolaków i w wyniku tego naboru stwierdzimy, że zabrakło nam miejsc dla konkretnych grup wiekowych, wtedy właśnie na tą konkretną liczbę miejsc ogłosimy konkurs. I wtedy to finansowanie będzie wynosiło 100%. I temu sprzeciwiają się właściciele prywatnych przedszkoli, którzy domagają się, aby konkurs dla miejskich i prywatnych placówek odbywał się w tym samym terminie.
Ogłoszenie konkursów po naborze do przedszkoli niepublicznych nie jest równym traktowaniem podmiotów publicznych i niepublicznych. Nie tylko w kwestii właścicieli tych placówek, czyli przedszkoli niepublicznych czy publicznych, ale również rodziców. Rodzic powinien mieć wybór, czy chce posłać swoje dziecko za taką samą cenę do przedszkola publicznego czy niepublicznego. Właściciele prywatnych przedszkoli, rodzice i radni w najbliższym możliwym terminie mają spotkać się na Komisji Oświaty. W środę odwiedziliśmy Urząd Marszałkowski, w którym odbył się Lubuski Kongres Gospodarczy. W trakcie kongresu poznaliśmy bolączki przedsiębiorców oraz rozwiązania, jakie szykują dla nich samorządowcy oraz parlamentarzyści. Nowoczesne technologie, innowacje, ale też tradycyjne produkty regionalne, tym stoi Lubuskie. Region rozpędza się gospodarczo. Najnowsze analizy rynku pokazują znaczny wzrost PKB i co równie ważne, eksport przewyższający import. Jesteśmy atrakcyjni na zewnątrz. To wszystko świadczy o tym, że możemy być zadowoleni z rozwoju gospodarczego, ale jeszcze nie jesteśmy zadowoleni z wynagrodzeń, jakie są w regionie lubuskim, dlatego tak bardzo zależy mi na innowacji. To kolejna odsłona Lubuskiego Kongresu Gospodarczego. Data spotkania samorządowców, przedsiębiorców i specjalistów analizujących rynek pracy nie jest przypadkowa. Jutro ruszają projekty realizowane z pieniędzy unijnych. W regionie do Lubuszan popłynie ponad 900 milionów euro. 30% tych pieniędzy zasili przedsiębiorców. Te najważniejsze konkursy to właśnie pierwszy priorytet. Badania i innowacje, konkursy adresowane głównie do przedsiębiorców. Na badania i innowacje aż 100 milionów. Dzisiaj przedsiębiorcy będą mogli jeszcze zweryfikować swoje pomysły. Lubuski Kongres Gospodarczy to panel dyskusyjny, na którym przedsiębiorcy mogą podzielić się z samorządowcami i parlamentarzystami swoimi bolączkami i obawami. Tych mimo wielu zmian w przepisach jest ciągle sporo. To, co boli przedsiębiorców najbardziej, to skomplikowany dostęp do pozyskiwania kredytów. Przede wszystkim to jest dostęp do tańszych kredytów, inne rzeczy związane z regulacją niektórych prawnych spraw, to jest najważniejsze rzeczy, ale również i szkolenie zawodowe. Z kolei pracownicy cały czas upominają się o wyższe zarobki lubuskie, mimo iż w ostatnich latach gospodarczo skraca dystans do sąsiadów z zachodu, to wysokość wynagrodzeń pozostawia wiele do życzenia. W coraz większym stopniu rynek staje się rynkiem nie pracodawcy, a pracobiorcy, więc mam nadzieję, że ta konkurencyjność o kapitał ludzki także w Lubuskiem będzie coraz ostrzejsza, więc możemy tylko my, ludzie, obywatele, mieszkańcy ziemi lubuskiej na tym skorzystać. Warto podkreślić również fakt, że Lubuskie to krajowy lider w wykorzystywaniu pieniędzy unijnych. W różnych rankingach nasz region zajmuje czołowe miejsca. Te doświadczenia zebrane w ostatnich latach, które pokazały, że województwo jest w stanie tutaj ścigać się z najlepszymi, pomagać będą w tym wyścigu dla dobra regionu. Także tu jest sporo pieniędzy do wydania, a jeszcze jest sporo pieniędzy do dodatkowego uzyskania. Odwiedzający kongres mogli zobaczyć produkty najbardziej innowacyjnych firm w regionie oraz zapoznać się z ofertą parków technologicznych. W czwartek na TVZG także zajęliśmy się lokalną gospodarką. Sprawdzaliśmy, jak wygląda ankieta przygotowana dla przedsiębiorców, która ma im pomóc w kontakcie z magistratem. 26 punktów, kilka pytań otwartych, reszta to krótkie pytania zamknięte, ściśle związane z działalnością lokalnych przedsiębiorców. Wypełnienie takiej ankiety zajmuje kilka minut. Apeluję bardzo serdecznie, proszę przedsiębiorców, żeby wypełnili tę ankietę, bo tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby im funkcjonowało się sprawniej. Ankieta dostępna jest na stronach internetowych Urzędu Miasta, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz na witrynie Biznes Lubuski. Założenie jest proste. Przedsiębiorcy wypełniają ankietę, wyniki spływają do analityków. W ten sposób miasto poznaje bolączki przedsiębiorców i może reagować. Oni najlepiej wiedzą, czego potrzebują, w czym miasto mogłoby pomóc, czy w różnego rodzaju obniżeniu podatków lokalnych, a jeżeli tak, to których. Czy chcieliby mieć cykliczne spotkanie z władzami miasta, na przykład w palmiarni raz w miesiącu czy raz w tygodniu. Czy chcieliby mieć spotkanie przedsiębiorca. Jak podkreśla prezydent miasta Janusz Kubicki, lokalny biznes jest dla magistratu najważniejszy. W Zielonej Górze małe i średnie przedsiębiorstwa napędzają gospodarkę, a dzięki działaniom magistratu takie firmy mogą się stale rozwijać, korzystając z różnych dedykowanych dla nich rozwiązań.
W całej Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa napędzają naszą gospodarkę, więc warto wysłuchać ich głosu. Warto, aby zgłaszali swoje propozycje, swoje uwagi do tego, jak funkcjonuje urząd, jak funkcjonuje miasto, co chcieliby zmienić, co ich zdaniem jest ważne, bo myślę, że warto dbać o swoich przedsiębiorców, czyli o tych, którzy w Zielonej Górze prowadzą swoją działalność gospodarczą, bo tak naprawdę dzięki nim nam wszystkim żyje się lepiej. Oczywiście nie można zapomnieć o dużych zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w zielonogórskiej strefie aktywności gospodarczej, a rozpoznawalnych na całym świecie. To właśnie dobry klimat do prowadzenia biznesu i przychylność władz miasta pomagają przedsiębiorcom w rozwijaniu biznesu. Zielonogórskim firmom udało się osiągnąć globalne sukcesy, co nie jest oczywiście takie proste, bo tak naprawdę to są firmy, które powstały naście lat temu, a teraz są już markami światowymi. Jest to powód do radości do dumy i warto się tym chwalić, warto mówić o tym, że mamy takich przedsiębiorców, którzy potrafią, choćby jak Luk, oświetlać metro w Rio de Janeiro, więc no, na pewno powód do radości i do dumy. Jak Stelmet, który jest jednym z największych producentów w Europie. Firm informatycznych też jest bardzo dużo, więc jest to naprawdę no, powód do radości i dumy. Radni klubu Zielona Razem przygotowują się także do wprowadzenia cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami. W piątek z kamerą TVZGPL odwiedziliśmy mieszkańców osiedla Zdrojowego, którzy sprzeciwiają się inwestycji KTBS, które chce budować bloki na terenie Lasku przy ulicy Ruczajowej. Poranny spacer z psem, hart pana Tomasza musi się wybiegać, tak zwany lasek przy osiedlu Zdrojowym, to idealne miejsce. Codziennie i to po kilka razy, bo innego tutaj terenu nie ma, a ten lasek to jest dla psa udogodnienie, bo można go i puścić, i może pies pobiegać. Kilka dni temu mieszkańcy tego osiedla zorganizowali spotkanie, na którym wyrazili swój sprzeciw wobec planowanej wycinki drzew. Zgodnie z planami KTBS ma postawić tu bloki. KTBS ma to już od paru lat. Zeszły skład Rady Miasta przegłosował uchwałę dotyczącą tego terenu. No i chyba wszystkie kluby się jednogłośnie zgodziły na to, ażeby tam KTBS mógł budować. No bo chodzi o to, żeby teren, który aportem miasto wniosło do KTBS-u, no żeby ten teren był tańszy i żeby mieszkańcy mieli mniejsze koszty związane z wynajmem i eksploatacją tego budynku. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że decyzje związane z wycinką drzew w tym miejscu zapadły dużo wcześniej. W myśl zapisów 50% zalesienia powinno zostać nietknięte. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjęli, że 50% istniejącej zieleni ma pozostać. Natomiast ja byłem zwolennikiem, żeby ten las zachować. Niestety ta moja poprawka nie zyskała większości, mimo próśb mieszkańców, ale mieszkańcy dalej walczą o zachowanie tej zabudowy. Sytuacja przy Ruczajowej to kolejny pad. W kolejce po mieszkania z zasobu KTBS ustawia się spora liczba zielonogórzan, którzy liczą na własne cztery kąty. Z drugiej strony mamy mieszkańców, którzy ten problem mają już za sobą i nie chcą kolejnych bloków. Zaczynało się to jeszcze w latach takich późno 90. Wtedy była propozycja, żeby rzeczywiście całość tego lasu była wycięta. I gdyby wtedy było to zrealizowane, to pewnie nie byłoby dzisiaj protestów, bo nie było tam wówczas mieszkańców. Mieszkańcy ulicy Ruczajowej szykują petycję w sprawie wycinki drzew. Dokument trafi do magistratu. W sobotę w Zielonej Górze odbyła się kolejna już manifestacja Komitetu Obrony Demokracji. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców ziemi lubuskiej, również ościennych regionów. Z tego co wiem, również są osoby zza Odry, z Brandenburgii i Berlina, tak więc również Herzlich Willkommen in Zielona Góra. Był w naszej ojczyźnie łamany, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych. Długo czekaliśmy na tą konstytucję, 89. Konstytucja została przyjęta w 97. roku, dlatego można śmiało powiedzieć, że nie powstała na kolanie. Jest to umowa pomiędzy władzą a obywatelami, jest to fundament państwa demokratycznego i wszystkie nasze działania, wszystkie decyzje zarówno obywateli, jak i władzy powinny odnosić się do konstytucji. My mamy konstytucję i to jest nasza wspólna książka, wspólna książka wszystkich Polaków. Dlatego będziemy dzisiaj Państwu ją w prezencie rozdawać. Jeżeli ktoś nie respektuje orzeczeń wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to bez wątpienia nie respektuje także zgodności podejmowanych ustaw z ustawą zasadniczą, z konstytucją. A z takimi przypadkami mamy do czynienia. Nie publikuje się orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.
to, co się w tej chwili dzieje, nie podoba mi się. A jedynym sposobem, jakim ja mogę w tym pomóc, to moje uczestnictwo. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest nieopublikowany. Trzej sędziowie wybrani w demokratycznym jeszcze Sejmie są niezaprzysiężeni. Pan prezydent Duda ignoruje władzę, tak, znaczy społeczeństwo, tak samo jak pan prezydent Kaczyński. No i wie pan, ignorancja władzy, zawłaszczanie państwem. Myślimy, że coś pomożemy w tym, chociaż swoją obecnością, skromną. Cieszę się, że Polacy mają świadomość, że ustawa zasadnicza, konstytucja jest fundamentem dla tworzenia prawa, dobrego prawa w Polsce. To jest punkt wyjścia. Dlatego też dobrze, że taka spora grupa zielonogórzan przyszła i manifestuje poparcie dla szacunku do polskiego prawa. W sobotę pogoda dopisała, więc wspólnie z mieszkańcami osiedla Braniborskiego bawiliśmy się na pikniku pod gwiazdami. To zapraszamy, można podejść na stoisko biblioteki, wybrać sobie jakąś książkę o planetach. To jest chyba najlepsza forma kontaktu między administracją a mieszkańcami, po prostu. Tak, proszę Państwa, bo proces bottom up to jest proces, który zaczyna się właśnie od takiej wspólnej inicjatywy. Możemy się spotkać, porozmawiać, poznać, znaleźć swoje potrzeby. Mieszkańcy spotykają się z władzami miasta. Przy tym wszystkim jest dużo zabawy, dużo dobrej atmosfery. I to właśnie o to chodzi, żeby zacząć ten proces w taki pozytywny bardzo sposób. Mieszkańcy chcą i interesują się tym, co dzieje się wokół nich. I jak zwykle brakuje zawsze katalizatora, czyli kogoś, kto to zorganizuje, więc chwała tym, którzy chcieli, podjęli się organizacji. Cóż, no my jako miasto oczywiście pomagamy przy organizacji takich wydarzeń. Jak widać, są one potrzebne dla mieszkańców miasta, więc myślę, że będzie takie więcej. A jak się bawi prezydent Janusz Kubicki tutaj? Ja bawię się tak samo jak wszyscy. Byłem u góry, na wieży, zobaczyć jak wygląda miasto z perspektywy wieży. Więc no, myślę, że warto przyjść, popatrzeć, pooglądać. Też posłuchać mieszkańców tego, co oni chcą powiedzieć, co chcą zrobić. Spotkaliśmy się po to, żeby zastanowić się wszyscy razem, jak ten park powinien wyglądać. Pan ma jakiś pomysł na to, co ewentualnie mogłoby się tu stać, bo już padało, żeby tu muszlę zrobić jakąś koncertową, może kawiarnię? Coś typu taki mały amfiteatrzyk, czyli taka muszla jak najbardziej. Myślę, że takie coś powinno by tutaj być, bo mamy jedynie amfiteatr, nic więcej. Dlatego jak najbardziej jestem za. No i pewnie coś dla dzieci. No najlepiej, też mam sam dwójkę, także niedaleko mieszkam, zawsze byłoby gdzieś z nimi przychodzić po prostu. Jak się pani bawi i czy takie inicjatywy rzeczywiście są potrzebne? Na pewno są potrzebne. Bardzo mało tego jest u nas w mieście. Także z dziećmi jest gdzie wyjść, są zadowolone. Także jak najwięcej takich imprez dla dzieci. A proszę powiedzieć, wierzy pani mocno w to, że ten park tutaj się zmieni? Wierzę. Mam nadzieję, że się zmieni. Wierzę w to. A jak by pani chciała, żeby on wyglądał? No większy przede wszystkim. Zazielenione, żeby coś dla dzieci tutaj było. Jakieś atrakcje dla dzieci przede wszystkim. Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, bo syn brał udział na temat właśnie kosmosu. Tak, jest bardzo sympatycznie. Przydałoby się takie miejsce. O, tutaj mamy piękny wybuch. Tutaj mamy wybuch. No widać, że te chmurki troszkę przechodzą. O, też bym prosił. O. Niestety słońce, to jest późna godzina. To kolejna pochmielna i taka inicjatywa, która pokazuje, że zielonogórzanie potrzebują takich rzeczy. Oczekują jakby wyjścia do nich, propozycji rozwiązania niektórych problemów, choćby tutaj problemu terenu zielonego, którego w pobliżu nie ma. Potrzebują w tym przypadku jakiegoś parku, miejscu spotkań i okazuje się, że no churalnie przybyli i chcą przedstawić tam swoje propozycje. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie i później w przyszłym roku mam nadzieję, że zrealizujemy, bo to też potrzebne są pieniądze i środki, to jest najważniejsze. W tym roku Chmielna, a może w przyszłym roku park pod wieżą. Wspaniała forma kontaktu z mieszkańcami, fajna sztafeta pomysłów, dobra organizacja i faktycznie dobra metoda konsultacji. Podoba mi się to. A proszę powiedzieć, bo to jest tak, że zielonogórzanie tutaj zgłaszają swoje pomysły na to, jak ten teren ma wyglądać. Przy Chmielnej się udało, może w przyszłym roku tutaj też się uda.
Myślę, że tak. To troszkę inna forma jest teraz, bo ta sztafeta pomysłów, wtedy myśmy to rysowali jako radni, ale chodzi, bo jak tutaj stoimy, sami się zastanawiamy, co tu zrobić. Myśmy rozmawiali z prezydentem Kubickim, ale jednak trzeba się oprzeć na mieszkańcach, oni są użytkownikami tego terenu, oni mieszkają bezpośrednio i trzeba z tego korzystać. To jest prawdziwa metoda partycypacji społecznej. Tak minął tydzień na tvzg.pl. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.